Yo, kochani, yo, yo. Pamiętajcie, kochani, tak mi akurat zebrało się na spacerek, bo idziemy po prostu na spacerek z dzieciaczkami moimi i Sonielenka i z żoną. Tak mi się po prostu zebrało na myśl, mam pokazać, że po prostu, jak widzicie, dużo rzeczy się po prostu dzieje u nas w Akademii Pozytywnej, ale też o to chodzi, że po prostu znaleźć czas na rzeczy ważne i ważniejsze, ale zadbać o siebie. Zadbać o siebie i pamiętajcie, że nie musicie, tak, nie musicie tłumaczyć pszczole, że miód jest lepszy niż gówno, nie? Bo jeżeli będziemy ludziom toksycznym tłumaczyć po prostu, że miód jest lepszy, to po prostu tak naprawdę wejdziemy w gówno i będziemy po prostu w tym gównie się kąpać. Także fajny slajd, który wam stawię tutaj po prostu poniżej. O to chodzi, żeby selekcjonować ludzi, a niektórzy ludzie selekcjonują się sami. My wczoraj rozmawialiśmy poważnie tutaj zresztą z Edytką, z kimś, z osobą YZ i po prostu im doradziliśmy, żeby po prostu ucinać toksyny. Tak, żeby ucinać toksyczne rzeczy. Ja potrafiłem sam osobiście po prostu uciąć toksycznych ludzi z rodziny, tak? Ponieważ dla wielu byłem bankomatem. Byłem bankomatem, gdzie dopóki pożyczałem pieniądze, dopóki czerpali ze mnie korzyści, na mojej naiwności tak naprawdę i mojej żony, a to po prostu byli w naszym życiu. Jak żeśmy odcięli po prostu im bankomat, to nagle staliśmy się po prostu faraonami, dziwakami, tak? I innymi po prostu już tu epitetami nie będę się dzielił, zaczęli po prostu źle nam życzyć. I teraz o to chodzi, żeby po prostu ludzi, którzy nam źle życzą, tak, żebyśmy po prostu ich szybko wyselekcjonowali, tak, i powiedzieli po prostu, yo, spierdalaj z mojego życia w kulturalny sposób, tak. A ty bierzesz grabki i z tej budowy po prostu toksycznej spierdalasz na inną budowę. Bo budujesz po prostu siebie, swój ogród wewnętrzny, swoje po prostu życie, a nie po prostu debili, kurwa, i inni rzeczy, nie. I wiecie, nie trzeba po prostu na relacjach pokazywać, kurwa, że macie Rolexa za 300 tysięcy, jeżeli w środku po prostu jesteście, kurwa, gówno warci, tak? Nie musicie po prostu pokazywać komuś, udowadniać na siłę, że macie pieniądze czy po prostu inne rzeczy, bo pieniądze nie zmieniają człowieka, tylko uwypuklają po prostu jego tok myślenia, jakimi ludźmi tak naprawdę są. I prawdziwych przyjaciół poznaje się, kochani, w dostatku, a nie tylko, kurwa, w biedzie, nie? Pamiętajcie, prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie. Prawdziwi przyjaciół się poznaje wtedy, gdy oni ci, kurwa, we właściwym momencie po prostu wyciągną rękę i ci po prostu pomogą. Tak? To są przyjaciele i to są ludzie, którzy po prostu zrobią coś bezinteresownie, gdzie pierwsze postawią przed płotem człowieka, a dopiero potem postawią pieniądze. Bo jeżeli jest po prostu na odwrót, ja pierdolę, w ogóle wiecie, że firma ADAC, wielka firma, korporacja, to jest wizja. Gdzie ktoś uwierzył w wizję, wiecie, że po prostu firma Karcher ma kolory żółte, uwierzyła po prostu w wizję właściciel firmy, tak? I my, kurwa, właśnie też uwierzyliśmy po prostu w tą wizję i ciśniemy po swoje. Także pamiętaj, śmieci wynoszą się same, selekcjonuj odpowiednio po prostu ludzi i jesteś w stanie zrobić po prostu cuda. Także zostaw jakiś komentarz pod tym wideo. Ten film będzie na Instagramie i na Facebooku. I jo, lecimy po swoje, tak? Biorę, kurwa, grabki, Lenka, co? No. Lecimy, nie? Oni mają pojebanego ojca, nie? Ale no co zrobić, nie? Ważne, że tata wszystko realizuje, co mówi, nie? To wozi, nie? Tematy. Tak, także widzicie, o to chodzi po prostu. Normalny człowiek po prostu, no to robi normalne rzeczy. Człowiek pojebany robi po prostu duże rzeczy, ponieważ myślenie, to co mówi mój przyjaciel, wspólnik Szymon Bilski, myślenie na dużą skalę, a na małą skalę zajmuje tyle samo czasu, to pytam się, na co po prostu, tak? Na co myśleć na małą skalę? Także jazda, lecimy, kurwa, niektórzy wolą, wiesz, leczyć kaca po prostu, wiecie, po narkotykach, po jakichś tam innych alkoholach, jaraniach. To się stało, bo są... A inni po prostu wolą się rozwijać tak jak właśnie ty. I gratuluję ci, że dotrwałeś do końca do wideo. Jeżeli jesteś zainteresowany po prostu czymś wielkim, chcesz, żebym do ciebie się odezwał, zostaw komentarz po prostu ja, albo jakiś ogień, albo napisz do mnie po prostu prywatnie, ale daj po prostu feedback, co czujesz po tym wideo. Piona, hej!